Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie Informacji Dnia. Trwa posiedzenie Sejmu. Posłowie pracują m.in. nad projektem ustawy o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców, a więcej prosto z Sejmu, Szymon Kozupę. Witaj, Szymon. No tak, dzisiaj o godzinie 16 Sejm zajmie się rządowym projektem wsparcia dla nowych inwestycji. Projekt, który przewiduje rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych, czyli de facto ulgi dla firm, udogodnienia dla firm na terytorium całej Polski, ale także na pewnych warunkach. Moim i Państwa gościem jest poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, co oznacza, jakie ulgi przysługują przedsiębiorcom w związku z tym rządowym projektem ustawy? To jest bardzo dobra wiadomość, głównie dla małych i średnich firm, bo dotychczas specjalne strefy ekonomiczne funkcjonowały tylko w niektórych regionach Polski i tam zainwestowanie związało się z ogromnymi funduszami. Trzeba było mieć pieniądze, żeby przenosić swoje inwestycje właśnie do tych stref. I kto to robił? No głównie międzynarodowe korporacje. One były zwalniane wtedy z podatków, a te ubytki w budżecie musieli uzupełnić polscy mali i średni przedsiębiorcy. To było skrajnie niesprawiedliwe i nasz rząd teraz rozszerza specjalne strefy na całą Polskę. To jest wiadomość, która dla małych i średnich jest wspaniałą wiadomością, bo teraz każdy w swoim miejscu prowadzenia działalności będzie mógł uzyskać te same ulgi, co ogromne korporacje uzyskiwały w Polsce przez lata. Trzeba tylko spełnić warunek inwestowania, tworzenia miejsc pracy. Cały projekt ustawy jest tak skonstruowany, że tam, gdzie jest większe bezrobocie, no przypomnę, że bezrobocie spada, jest rekordowo niskie, ale nadal są jeszcze regiony, na przykład wschodnia Polska czy północna, gdzie ono jest jeszcze dwucyfrowe, istnieje, jest bardzo poważnym problemem i tam będzie można uzyskiwać większe ulgi przy tworzeniu miejsc pracy. Nasz rząd stawia właśnie na inwestycje, ale nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich polskich przedsiębiorców. Przypomnę, że dodatkowo jeszcze oprócz tej ustawy o specjalnej strefie ekonomicznej, która będzie obejmowała wszystkie regiony Polski, wprowadziliśmy już jednorazową amortyzację do 10 tysięcy złotych. Było 3 tysiące, teraz każdy przedsiębiorca, który zrobi zakup do 10 tysięcy złotych, będzie mógł wpisywać w koszty, a od 10 tysięcy do 100 tysięcy złotych w maszyny i urządzenia. A więc jest zielone światło dla inwestycji i tak jak mówię, dla inwestycji dla wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko wybranych. Czyli jeżeli nie tylko dla wybranych, to też nie dla wybranych regionów. A to oznacza, że Polska ma się rozwijać całościowo i to właśnie Państwo próbują osiągnąć poprzez takie, a nie inne projekty ustaw. Tak, dokładnie. Były regiony zaniedbane przez lata, gdzie inwestorzy nie tworzyli miejsc pracy, no bo przecież mogli to robić w regionach, gdzie są lepsze warunki inwestycyjne, transportowe i poprzednie rządy w ogóle tego nie zauważały, że w Polsce istnieją ogromne obszary zaniedbane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości powiedział wyraźnie, my chcemy zrównoważonego rozwoju, rozwoju całej Polski i to ta dzisiejszy projekt to jest właśnie ta wiadomość. Nawet w najmniejszej miejscowości, gdzieś w Bieszczadach, czy gdzieś niedaleko Bugu, tam skąd ja pochodzę na przykład, tak, w Leśnej Podlaskiej czy Janowie Podlaskim, każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulg, nie będzie płacił podatku dochodowego, będzie zwolniony. Warunek jest tylko taki, inwestujemy, tworzymy miejsca pracy, rozwijamy się, a przecież mała firma może się bardzo szybko w takich warunkach przekształcić w średnią. Średnia w dużą, a duża w ogromną. I o to nam chodzi, żeby właśnie polskie firmy miały wsparcie rządu. Wszystkie, które inwestują, są dla Polski teraz potrzebne. Inwestycje ruszają i zmiana jest bardzo istotna, bo wcześniej była dostępna tylko dla dużych i bogatych, a teraz będzie dostępne ulgi inwestycyjne dla małych, średnich i we wszystkich regionach Polski, tak jak pan redaktor powiedział, zwłaszcza dla tych bardzo mocno opóźnionych, zaniedbanych przez lata przez poprzednie rządy. Panie pośle, dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie dzisiaj o godzinie 16, a szczegóły projektu przedstawi minister Jadwiga Emilewicz. Dziękujemy, Szymon, za tą rozmowę. I zmieniamy temat. Przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman zapowiedziała, że za pół roku może dojść do przesłuchania Donalda Tuska. Nie wykluczyła również ponownego wezwania byłego szefa MSW Jacka Cichockiego.
Małgorzata Wasserman powiedziała w programie Gość Wiadomości w TVP Info, że przewiduje przesłuchanie Donalda Tuska na drugą połowę września. Oceniła też, że na razie nie widzi potrzeby ponownego wezwania syna byłego premiera Michała. Przesłuchania świadków przed komisją cały czas trwają i będą kontynuowane. Amber Gold powstała na początku 2009 roku i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 roku spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, a następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 roku w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 roku. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 roku, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Za nami wizyta Angeli Merkel w Polsce. Podczas dwustronnych rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim omówiono kwestie wzajemnych relacji, pogłębienia więzi w ramach Unii Europejskiej, kryzysu migracyjnego czy ostatniego ataku na Siergieja Skripala. To dopiero druga wizyta zagraniczna Angeli Merkel po tym, gdy Bundestag ponownie wybrał ją na kanclerza kraju. To, że po Paryżu przyszedł czas na Warszawę, pokazuje, jak ważnym partnerem jesteśmy dla Berlina. Cieszę się także, że jest wola pogłębienia polsko-niemieckiego partnerstwa, której mowa jest też w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu. Tutaj ze swej strony pragnę zapewnić, że Polska jest również gotowa do wypełniania polsko-niemieckiego partnerstwa treścią zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim, jak i międzynarodowym. Berlin i Warszawa chcą powrócić do formatu Trójkąta Weimarskiego. Polska jest gorącym zwolennikiem wykorzystania tej formuły jako platformy rzeczywistych konsultacji najważniejszych tematów, punktów agendy. Liczymy, że wkrótce dojdzie do takiego spotkania. Popieramy zdecydowanie formę Trójkąta Weimarskiego i będziemy się angażować na rzecz tego, by były spotkania w ramach tego formatu. Rozmowa premiera z kanclerz Niemiec dotyczyła także kwestii kryzysu migracyjnego. Polska stawia na pomoc u źródła i w tym przypadku kanclerz Niemiec zgodziła się z naszą polityką, by zwiększyć wsparcie dla państw, z których przybywają uchodźcy. Musimy poprawiać perspektywy w tych krajach, skąd przybywają uchodźcy. W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć również tematu ingerencji unijnych instytucji w wewnętrzne sprawy Polski. Chodzi o trwający konflikt z Komisją Europejską. Zapewniłem również panią kanclerz o naszej otwartości na dialog zarówno z Komisją, jak i z instytucjami unijnymi w kontekście różnych debat, różnych dylematów, które teraz prowadzimy. O tym, że wszelkie standardy praworządności w Polsce są zachowywane, premier Morawiecki będzie mówił także podczas rozmów na czwartkowym i piątkowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jesteśmy w kontekście kilku tych dużych tematów w pełni przekonani co do tego, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są potrzebne w Polsce i że one zwiększą niezależność, niezawisłość sędziów, obiektywność, jakość systemu sądowniczego. Te rozmowy z Komisją Europejską są bardzo intensywne. My ze strony niemieckiej mamy nadzieję, że będą rozwiązania. Przyjmę to z zadowoleniem, gdy Komisja Europejska powie, że te rozmowy były pomyślne. Politycy odnieśli się też do próby otrucia byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala. Unia Europejska musi w tej sprawie działać razem, podkreślał premier Morawiecki. Ponieważ atak odbył się na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i na terytorium jednego z państw członkowskich NATO. I uważamy, że taka zharmonizowana, solidarna odpowiedź jest potrzebna po to, żeby agresor rosyjski wiedział, że nie może sobie pozwolić na taką politykę atakowania jakiegokolwiek z krajów NATO, jakiegokolwiek z krajów Unii Europejskiej. Jak dodała kanclerz Angela Merkel, Polska i Niemcy mają także zbieżne stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie. Kształt wizyty Angeli Merkel już krytykuje totalna opozycja. Według Grzegorza Schetyny mogła ona trwać dłużej. Na te zarzuty odpowiada rzecznik rządu Joanna Kopcińska.
Bardzo dobra wizyta. Ci, którzy jakość wizyty mierzą jej długością, uspokajam, przedłużyła się ponad godzinę. Ta część spotkania pana premiera Mateusza Morawieckiego z panią kanclerz, a mówiąc poważnie, bardzo dobra wizyta. Warto podkreślić, że pani kanclerz odwiedziła po powołaniu swojego rządu najpierw Paryż, a jako drugie miasto Warszawę. To świadczy o tym, że te nasze relacje są bardzo dobre i te bliskie relacje były podstawą agendy wczorajszych rozmów. Rozmawiano o dwustronnych relacjach, ale rozmawiano również o problemach, z jakimi boryka się Unia Europejska, o kształcie budżetu unijnego na kolejne lata, o tym, że prawo azylowe nie może być rozwiązane bez i nie da się go rozwiązać bez udziału Polski. Dyskutowano o tym, jak wypełnić, pani kanclerz Merkel podniosła te kwestie wątpliwości, jak wypełnić budżet unijny na lata kolejne po Brexicie. I tu Mateusz Morawiecki zadeklarował, iż Polska jest gotowa zwiększyć swój wkład, swoją składkę. Zaproponował również, aby rozważyć, czy Wielka Brytania nie powinna w części partycypować w tym budżecie mimo Brexitu. Tak, aby potrzeby zgłaszane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w kolejnych latach były zabezpieczone, bo faktycznie pani kanclerz słusznie zauważyła, ten budżet będzie budżetem trudnym. Dziś początek astronomicznej wiosny, jednak na prawdziwie wiosenną pogodę przyjdzie nam jeszcze poczekać. Choć dzisiaj pierwszy dzień astronomicznej wiosny, a przez okno wlatują promienie słońca, to jednak temperatury nie przypominają pogody z wiosennej piosenki skaldów. Kalendarzowa astronomiczna nic się nie zmieni pod tym względem od razu, chociaż pod koniec tygodnia, jak mówię, będzie cieplej, w dzień już plus, ale w nocy nadal ujemne temperatury powietrza, no i dalej tutaj początek kwietnia, to też może nie być zbyt specjalny dla fanów wiosny, a większość z nas pewnie takim jest. Zauważa klimatolog Rafał Maszewski. Astronomiczną wiosnę rozpoczyna równo noc wiosenna. W tym czasie słońce przechodzi przez tak zwany punkt barana, tłumaczy astronom Stanisław Rokita. A to oznacza, że mamy właśnie równonoc wiosenną, czyli dzień jest równy nocy. Obie te dzień i noc mają po 12 godzin. Ziemia jest równomiernie oświetlona przez słońce, zarówno półkula północna i południowa. Co ciekawe, początek astronomicznej wiosny nie wypada zawsze w tym samym czasie. Jeśli powiedzmy ktoś jest troszeczkę starszy albo w średnim wieku, to pewnie doskonale pamięta, że jak był w szkole podstawowej, jeszcze w ubiegłym XX wieku, to nas uczono, że wiosna astronomiczna zaczyna się 21 marca. I tak wtedy faktycznie było. Wszystko to jest związane z ruchem precesyjnym. Czyli ten punkt barana, ten punkt na orbicie, w którym liczymy ten początek wiosny, on się bardzo powoli przesuwa na orbicie. On dokonuje pełnego obiegu w ciągu 26 tysięcy lat. Ponad 400 lat temu dokonano zmian, które pozwalają na podobne przejście wiosny kalendarzowej i astronomicznej. W XVI wieku przeprowadzono reformę kalendarza gregoriańskiego. Taki kalendarz wtedy wprowadzono i tam wprowadzono regułę lat przestępnych, którą posługujemy się obecnie. I ta reguła pozwala nam jakby pilnować tego, żeby początek astronomicznej wiosny wychodził gdzieś w okolicach początku wiosny kalendarzowej, czyli 21 marca. Od dzisiaj aż do równonocy jesiennej dobą będzie rządził dzień, oby był on jak najczęściej ciepły i słoneczny. Piętnaścioro dzieci i dwie kobiety zginęły w nalocie na szkołę w enklawie rosyjskich rebeliantów we wschodniej Gucie. Prawdopodobnie był to nalot rosyjskiego lotnictwa. Zamieszkiwana przez 400 tysięcy ludzi wschodnia Guta od 5 lat jest oblegana przez syryjskie siły rządowe. W ubiegłym roku została włączona do wyznaczonych przez Rosję, Turcję i Iran stref deeskalacji. Jednak nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom. Dzieci i kobiety zginęły w piwnicy jednej ze szkół, gdzie szukały schronienia podczas nalotu. Od ponad miesiąca trwa zmasowana ofensywa syryjskich wojsk rządowych wspieranych przez rosyjskie lotnictwo na wschodnią Gutę. Siły reżimu Bashara el-Assada
podzieliły rebeliancką enklawę na trzy części i kontrolują ponad 80% jej terytorium. Sytuacja ludności w tym mieście jest katastrofalna. Brakuje żywności, wody pitnej, leków i środków opatrunkowych. W domach nie ma prądu. W ciągu ostatniego miesiąca w wyniku bombardowań zginęło tam prawie 1,5 tysiąca cywilów. Nie pomagają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywające do ustanowienia natychmiastowego 30-dniowego rozejmu w Syrii. Przerwanie walk trwało jedynie kilka godzin, później znów rozpoczęły się bombardowania. Nie umożliwiono nawet ewakuacji rannych ani udzielenia pomocy poszkodowanym. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem.